Jesteśmy pod Częstochowskim Urzędem Miasta. Chcemy porozmawiać dzisiaj o stadionie piłkarskim dla Rakowa, o stadionie w Częstochowie. No bo martwimy się, czy zdążymy na wiosnę. O, mamy szczęście, mamy pana prezydenta. Panie prezydencie, proszę na chwilkę. Panie prezydencie, chcieliśmy porozmawiać o stadionie piłkarskim. Możemy zająć minutkę? O piłce, tak? Tak, tak, o piłce nożnej. Nie możemy o czymś innym? No wie pan, to jest bardzo ważny temat tutaj dla nas kibiców, dla częstochowian. Drużyna dobrze sobie radzi, no a martwi się, że tego stadionu nie będzie, że PZPN nam, nie wiem, wyrzuci nas z tej ekstraklasy, jak stadion na wiosnę będzie niegotowy. Kochani moi, tu po wiosnę jeszcze daleka droga, jest w Pudołóżmie dopiero, wczesna pora. A Rakowie, tak? Tak, tak. Lider ekstraklasy, nie wiem, czy pan prezydent słyszał. Tam słyszałem. Pierwsze miejsce w tabeli, teraz z Górnikiem Zabrze grają, taki hit ekstraklasy. Włókniarz, Skra, AZ, Desnod jest. Tak. O, ja widzę, że tutaj pan prezydent jest przygotowany. No ja. A muszę tutaj zaznaczyć, że nie umawialiśmy się na ten wywiad z panem prezydentem, także... Ja zawsze kibicowałem tej drużynie. Raków, tak? Tak, tak. Dobrze. Tak jak tutaj pan ma na szaliku, panie prezydencie. Ja wiem, tylko sprawdzam, czy pan wie. Szybko, proszę pana, szybko, bo... To ja tylko szybciutko powiem to pytanie, panie prezydencie, co z tym stadionem na Niemanowskiego, bo tam, szczerze mówiąc, byłem dzisiaj, kupa błota, nawet mogę tu pokazać, buta sobie tylko ubrudziłem, no boimy się, że nie zdążymy po prostu. Kochani moi, drodzy częstochowianie i częstochowianki, z okazji zbliżających się świąt... Świąt? Przepraszam, jeszcze raz. Nie to przemówienie. To może ja z głowy. A umie tak pan prezydent coś sam od siebie może właśnie powiedzieć? Postaram się. Dobra, jedziemy. To się wytnie jak coś. Tak, wytnie. Panie prezydencie, no to jeszcze raz, co z tym stadionem? Kochani moi, drodzy częstochowianie i częstochowianki, Częstochowa to dobre miasto. Wszyscy wiemy, jak ważnym klubem dla Częstochowy jest RKS Raków Bełcha Częstochowa. Budowa stadionu to kwestia czasu. A czy to będzie rok, dwa czy trzy lata? Po co się czepiać szczegółów? Panie redaktorze, kochani moi, częstochowianie i częstochowianki, na trybunach się nie gra. Panie prezydencie, no ale co, jeśli jednak tego stadionu nie będzie, bo Rakowowi wtedy grożą kary 30 tysięcy? Panie redaktorze, pozwoli pan, że panu przerwę. No przerwał mi pan i słucham. No nic, po prostu chciałem panu przerwać. No rozumiem, że pytanie było niewygodne. Panie redaktorze. Panie prezydencie, ale nie możemy uciekać od tych trudnych pytań. Mieszkańcy, kibice oczekują jasnych deklaracji, jasnych tutaj jesteśmy po prostu informacji. Przygotowani. Częstochowa jest przygotowana na nowy stadion dla Rakowa. Nawet mogę panu zademonstrować. Jesteśmy już... Coś takiego, co nas uspokoi. Proszę, kochani moi, częstochowianie i częstochowianki, ta wstęga i te nożyczki są już przygotowane. To dowód na to, że jesteśmy gotowi na inaugurację stadionu dla RKS-u Raków Częstochowa. I jestem przekonany, kochani moi, częstochowianie i częstochowianki, że to jest kwestia kilku miesięcy i za kilka miesięcy wszyscy razem, kochani moi, będziemy mogli cieszyć się z rozpoczęcia prac budowy stadionu w Częstochowie piłkarskiego. No, mnie pan, panie prezydencie, uspokoił. Wstęgę widzimy, nożyce są, także wszystko powinno być w porządku. Mam nadzieję, że nasi widzowie też są uspokojeni.